jako pierwsza. Pytanie zadawać będzie pani poseł Jolanta Szczypińska, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Na te zapisy tej ustawy okołobudżetowej zgody być nie może i nie będzie, ponieważ te zapisy uderzają niestety w osoby najbiedniejsze, najsłabsze i to one mają ponosić konsekwencje nieudolnej polityki premiera Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Tutaj mój kolega klubowy w imieniu Prawa i Sprawiedliwości szeroko omówił te zapisy. Ja chciałabym się tylko odnieść do jednej, do propozycji rządowej dotyczącej zapisu ograniczenia wysokości dotacji z budżetu państwa dla PFRON-u do wysokości 30% wydatków funduszu przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Musi to budzić nie tylko sprzeciw, ale i niepokój. I nie tylko tej grupy, ale chyba nas wszystkich. Przypomnę, że poprzednio próg był około 55%, bo oznacza to uderzenie w grupę osób najsłabszych i przerzucenia na nich kosztów zadłużenia, za które oni absolutnie nie odpowiadają. Ta decyzja na pewno wpłynie negatywnie na proces zawodowej aktywizacji tej grupy osób niepełnosprawnych. Czy proponując to rozwiązanie wzięto pod uwagę fakt, że nie tylko PFRON zrezygnuje ze swoich zadań, ale również osoby niepełnosprawne będą zmuszone zrezygnować ze swojej aktywności zawodowej, ze swojej wiedzy zdobytej w trudzie i w wielu wyrzeczeniach i będą musiały tylko korzystać z renty chorobowej finansowanej przecież z budżetu państwa. Czy naprawdę one muszą płacić za te koszty, za nieudolną politykę? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł.